Zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu internetowego, do którego link znajdziecie w przypiętym komentarzu. Partnerem kanału MMA Punch jest catering dietetyczny Diety od Brokuła. Numer 8. Budowanie rekordów. Mirosław Ogniński w zeszłym roku był gościem w programie Octagon Live na kanale sportowym. Podczas półtoragodzinnej transmisji swoją krótką przemowę wygłosił Przemek Kosiński, założyciel portalu nasze.mma.pl. Jej głównym przekazem była krytyka coraz częstszego w dzisiejszych czasach sztucznego pompowania rekordów, dobierania sobie rywali i kalkulowania. Bo jest wielu wojowników, zawodników, fighterów, gladiatorów, którzy mają dziesiątki porażek na swoich kontach, a są uwielbiani przez kibiców na całym świecie, bo nie kalkulowali, bo nie wybierali, tylko wychodzili na wojnę i walczyli. Trener Okniński wyśmiał wręcz tę wypowiedź, nawiązując do ostrożnie prowadzonego Krzysztofa Jotki. Tak to skończyliście tego gościa? Czy ten gość kiedyś w mordę dostał? Chyba nie. Najbardziej lubię, jak goście, którzy w ryj nie dostali, wypowiadają się na temat, kto ma dostać w ryj, no nie? Jeżeli Krzysztof Jotko byłby prowadzony przez trenera na przykład Roberta Jocza, do UFC nigdy by nie zawitał, bo by przegrał, bo by był wystawiony na... Odniósł się również do Pudziana, który bez jego zgody na wczesnym etapie kariery zmierzył się z Timem Sylwią. Ja powiedziałem Pudzianowi tak, sam sobie wybrałeś z Sylwią walkę, to ja nie jestem trenerem. A Pudzian mówi do mnie, Miruś, dobra, ja mówię, nie jestem twoim trenerem, nie chcę cię trenować. Nie trenowałem go przez 2 tygodnie, bo on nie przychodził w ogóle. Za 2 tygodnie telefon, Miruś, wróć, bo jeszcze mam walkę, pomóż. Ja wracam, a po walce przegranej mówi, że dziękuję, do widzenia. Numer 7. Pieniądze. Łukasz Jurkowski za czasów prowadzenia przez Oknińskiego profesjonalnej ligi MMA ujawnił na swoim blogu, że trener jest dłużny pieniądze niektórym zawodnikom. Kilka dni przed walką Szymona Kołeckiego z Damianem Janikowskim trener Robert Jocz, którego relacje z Mirosławem do dziś nie należą do najlepszych, przypomniał o całej sprawie w wywiadzie dla fightsport.pl. Nie interesuje mnie, na kim się trener Okniński koncentruje. Niech się skoncentruje na tym, żeby oddać pieniądze, które wisi ludziom. Tuż po zwycięstwie Kołeckiego z Janikowskim trener Okniński w rozmowie z mediami ostro odniósł się do słów Roberta Jocza. Nie mógł się doczepić do moich umiejętności trenerskich, więc powiedział, że mam oddać pieniądze ludziom. Nie jestem złotówki ani grosza winny trenerowi Joczowi, a więc niech on się zajmie swoimi sprawami, niech poprawi swój sztab trenerski i wtedy będzie miał wyniki, a nie się takich brudnych chwytów o moich pieniądzach. Nie chcę nikogo dojeżdżać, ale odpierdolcie się, brzydko powiem, od moich pieniędzy, których jestem winny innym osobom, więc ja nie jestem nic winny trenerowi Joczowi. Numer 6. Stowarzyszenie. W połowie 2019 roku gruchnęła informacja, że Martin Lewandowski założył stowarzyszenie MMA Polska, które ma zająć się amatorskim MMA. Sporo osób podeszło negatywnie do tej inicjatywy, a jedną z tych osób był Mirosław Okniński. Według trenera projekt ten jest próbą zmonopolizowania rynku przez Lewandowskiego, między innymi dlatego, że w jego zarządzie zasiadła rodzina Martina, jego koledzy czy szef Polsatu, natomiast zabrakło tam głównych przedstawicieli polskiego MMA. W wywiadzie dla fightsport.pl Okniński powiedział kilka słów, co sądzi o działalności współwłaściciela KSW. Pan Lewandowski powiedział, że nie zaprosi mnie na pewno, bo nie potrzebuje świrów. No, panie Lewandowski, no, trzeba się pakować, pakuj walizki, do widzenia. Niech wciągnie do zarządu z 10 trenerów i tam organizatorów gali i innych ludzi, no to będzie polskie MMA. Co, ściągnie do zarządu wszystkich z Polsatu, kogoś z Babilonu, kogoś z Fenu, no i co, to będzie już władza, a gdzie jest telewizja polska, a gdzie są inne rzeczy, no sorry, do widzenia, dziękuję. Dziękuję. Numer 5. Opinia o Najman kontra Don Casio. Na gali Fame MMA 8 doszło do pojedynku bokserskiego pomiędzy Marcinem Najmanem a Donem Casio, w którym El Testosteron został zdyskwalifikowany za kopanie low kicków i obalanie rywala. Po walce doszło do kłótni między zawodnikami i w klatce musiała interweniować ochrona. Mirosław Okniński, który był na wcześniejszej gali w narożniku dwóch zawodników i otwarcie krytykował w tamtym czasie organizację za pewne zachowania, w wywiadzie dla MMA.pl został poproszony o komentarz w sprawie awantury Najmana z Donem Casio. Ja nie oglądałem tego, zobaczyłem to w powtórce. Nie oglądam tej z**anej organizacji Fame MMA, banda z**ów. Wiadomo, że wszyscy teraz tam zarabiają duże pieniądze, ale po prostu ja tego nie oglądam.
Skomentował również zachowanie trenera Marcina, który założył Kasiuszowi skrętówkę. Jeżeli byś był ze z***ami, sam byś się stał z***em. Tak myślę, nie? To dobra, przejdźmy dalej. Numer 4. Odchodzący podopieczni. Mirosław Okniński w swojej karierze trenerskiej wychował wielu zawodników, którzy później od niego odchodzili. Będąc gościem w kanale sportowym, powiedział kilka słów o tym, czemu tak się działo. 10-0 Marcin Naruszka, 14-0 Jotko. Tylko to ich jak synków prowadził. Tak. Ale później przyszedł jeden kolega Złote Rady, drugi menadżer zapalił blanta, później z tego były kłopoty. Przez narkotyki dużo się zniszczyło karier i ja po prostu jestem przeciwnikiem narkotyków. Jeżeli ktoś nie umie z nich korzystać, to po prostu niech nie korzysta. Musimy chyba zatrudnić. Numer 3. Zmiana przeciwnika bez poinformowania. Na afrykowej gali FEN 34 trenujący u Mirosława Oknińskiego Epic Cheat Meal miał zmierzyć się z Jackiem Frostem. Ostatecznie jednak do tej walki nie doszło, ponieważ Frost doznał kontuzji i zastąpił go Mateusz Murański. O tej zmianie poinformowano dopiero na konferencji tuż przed galą, bez wcześniejszego uprzedzenia trenera Oknińskiego, który ostro zareagował na zaistniałą sytuację. Ja jako trener nie wyobrażam sobie, że bez informowania mnie mój zawodnik podejmuje jakąś walkę z kimkolwiek. Ja jako trener chcę być informowany o tym, że wchodzi ktoś do walki, a nie, że ja na konferencji się dowiaduję. Powiem szczerze, mam w dupie takie podejście. Dlatego nie chcę prowadzić zawodników frikowych, bo to jest pełne robienie czegoś takiego, że trener nie wie, nie wie, że po prostu zawodnik się bije, z kim się w ogóle bije. Ja sobie nie wyobrażam, jestem trenerem profesjonalnym, a nie będę robił. Numer 2. Podważanie warsztatu trenerskiego. W 2014 roku trener Okniński niespodziewanie zakończył współpracę ze swoim flagowym podopiecznym Krzysztofem Jotko. W wypowiedziach obu można było wyczuć, że nie rozstali się w 100% zgodzie, aczkolwiek nie było też w mediach między nimi ogromnych spięć. Zmieniło się to w zeszłym roku, kiedy Krzysztof zadrwił na Twitterze z taktyki Oknińskiego po przegranej jego podopiecznego Michała Oleksiejczuka z Jimmym Krutem. Panowie zaczęli nieprzychylnie wypowiadać się o sobie w mediach. Jotko wspominał w wywiadzie dla fightsport.pl, że w pewnym momencie trener źle się nim zajmował, kazał mu sparować, kiedy był chory, oraz że podczas gali MMA Attack bardziej interesował się Najmanem niż nim. Trener Okniński odpowiedział zawodnikowi, ujawniając w wywiadzie dla tej samej redakcji wiele złych zachowań z przeszłości Jotki, m.in. że kiedyś wydał kogoś na policję. Najmocniej jednak zareagował na podważanie przez Krzysztofa jego warsztatu trenerskiego. Umniejszanie moich jakby dokonań trenerskich to jest kurestwo, pełne kurestwo. I Jotko mam w dupie i po prostu nie chcę go znać. Jeszcze mogę powiedzieć tyle, że straszył mnie, że jak mnie spotka, to mnie pobije. Jotko, ty możesz pobić, ale wiesz kogo. Słuchaj, przyszedłeś gdzieś tam na jakąś galę i otoczyło cię kilku chłopców, powiedział spierdala i spierdalałeś z podkulonym ogonem. Po prostu ty możesz pobić, ale jakiegoś tam chłopca z przedszkola, a nie starego chłopa trenera, który w chwili zagrożenia mógłby ci kuku zrobić. Numer 1. Werdykt walki Ferrari kontra Polak. Trener Okniński w ostatniej chwili zdecydował się stanąć w narożniku Ferrariego przed jego rewanżowym starciem z Adrianem Polakiem na gali Fame MMA 7. Amadeusz w drugiej rundzie posłał rywala ciosem na deski, jednak gdy Adrian upadał i był w pozycji parterowej, Ferrari kopnął go w głowę, w wyniku czego został zdyskwalifikowany. Mirosław Okniński na gorąco po walce nie zgadzał się z werdyktem i ostro zareagował. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.